Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Rafał Grudnicki, organizator Męskiego Kręgu. Witam serdecznie. Powiedz, Rafał, czym w ogóle jest ten Męski Krąg? Dla mnie to jest przede wszystkim taka bezpieczna, wspierająca i nieoceniająca przestrzeń, gdzie można zdobyć się na szczerość, można się podzielić tym, co w nas jest na dany moment żywe. Wydaje mi się, że też jest to takie miejsce w moim poczuciu, gdzie można też być wysłuchanym, ale można okazać uważność innym uczestnikom kręgu. I taka chyba nawet może i ważniejsza rzecz, którą ja widzę jako wartość dodaną tego, to jest też to, że możemy się podzielić doświadczeniem i pokazać sobie, wymienić się różnymi sposobami radzenia sobie z pewnymi problemami, albo po prostu najzwyczajniej w świecie różnymi perspektywami, bo czasami jest tak w moim odczuciu, że gotujemy się we własnym sosie z jakimś problemem już tak długo, że widzimy już tunelowo, tylko jedyne światło, jakie jest, to nadjeżdżający pociąg w tunelu i czasami wystarczy ktoś z boku, kto jest neutralny do tego problemu i pokaże może nam inną perspektywę. Dokładnie. I to jest coś, co, o czym się wielokrotnie w życiu przekonałem. Biorąc pod uwagę krąg, ale też po prostu życie prywatne, że czasami już jak się tak nakręcimy, że już nie widzimy wyjścia, a okazuje się, że ono jest bardzo proste na przykład, tylko potrzebujemy tej małego wsparcia wtedy, nie? I to jest, myślę, że duża wartość kręgu też. A skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie takiego kręgu? No to się wiąże w zasadzie z dwoma aspektami. Pierwszy to jest, inicjatywa jest inspirowana, nie jest autorska, jest inspirowana, inspirowałem się gdzieś tam wychodząc z tą inicjatywą. Było mi dane kiedyś uczestniczyć w pewnych warsztatach rozwojowych, też pierwszy raz na czymś takim byłem też, bo właśnie wychodząc ze strefy komfortu, chcąc się dowiedzieć czegoś nowego, doświadczyć czegoś nowego. I tam były dwa doświadczenia, które mnie doprowadziły do tego, żebyśmy gdzieś tam zaczęli sobie taką inicjatywę w Płocku robić. Pierwsze to było takie, że to były warsztaty bodajże trzydniowe, no i jak zwykle takie, czy warsztaty, czy szkolenia, zaczynamy zawsze rundką na początku, potem jest program i rundka na koniec, kto z czym wychodzi, jak się czuje i tak dalej. No i tam było, żeby nie skłamać, teraz kilkadziesiąt osób, w większości sobie obcych, niektórzy może się znali, bo gdzieś tam mieli okazję już w tych warsztatach uczestniczyć, ale na końcu właśnie było to pytanie, kto jak przeżywał je, jak się z tym czuje, jakie ma przemyślenia, no i tam leciały takie rzeczy. W sensie ludzie się tak otwierali, tak mówili bardzo o osobistych przeżyciach, odwoływali się do nich. To nie było zwykłe, podobało mi się, nie podobało. Mm-hmm. I to było pierwszy raz, że ja doświadczyłem czegoś takiego, że to w ogóle tak można. Że mamy grupę w zasadzie obcych osób, ale mamy w niej takie zaufanie do siebie, że po prostu dzielimy się i były jakieś i łzy, i przytulania po prostu jako wsparcie w tych trudnych gdzieś tam chwilach. No i to bardzo zmieniło mój sposób postrzegania jakby relacji międzyludzkich i ile można sobie dawać. Ale na tych samych warsztatach miałem przyjemność spotkać pewnego mężczyznę, który wykorzystywał złe słowo, po prostu korzystając z tej okazji, że to jest, też troszeczkę o swojej inicjatywie mówił, bo można było też zapoznać się z jego książką. I właśnie on opisywał tam, że swoje doświadczenia, swoje poglądy na to, przemyślenia, jak to jest być facetem dzisiaj, z czym się mierzymy i takie głębsze swoje te przemyślenia. I opisywał też, że wnosił się długo z zamiarem założenia takiego męskiego kręgu w Łodzi. I opisywał w tej książce, jak długo się wahał, w końcu poszedł, spróbował i zrobił to. I to było tak kilkanaście lat temu. No i jak ja potem po tych warsztatach tą książkę przeczytałem, no to mówię, to fajne takie, bardzo zarezonowało w kontekście jeszcze tego, co doświadczyłem tam, więc nie myśląc zbyt długo, co też było nietypowe dla mnie, bo zwykle bym bardzo długo to rozważał, napisałem do niego, zapytałem się, czy mogę do tej Łodzi na krąg podjechać, bo chciałbym zobaczyć, doświadczyć i tak dalej. Oczywiście nie było żadnego problemu. No i pojechałem do tej Łodzi na ten krąg. No, bardzo ciekawe doświadczenie. Trochę chyba się tak, jakieś oczekiwania pewnie miałem, ale no bardzo, bardzo mnie to poruszyło. I ja zostałem na noc w tej Łodzi już, żeby nie wracać też do Płocka po nocy. No i rano jak wstałem, to już wiedziałem, że jest coś, coś takiego, to jest, gdzie ja bym chciał mieć w swojej bliskiej takiej przestrzeni, żeby można korzystać z czegoś takiego. No ale okazało się, że przynajmniej po krótkich poszukiwaniach, że w Płocku nie ma czegoś takiego, więc zdecydowałem się, też trochę dojrzewałem do tego, ale zdecydowałem się wypuścić jakiś post na Facebooku, żeby taką grupę utworzyć.
Ciekawe jest właśnie też to, że bardzo panie udostępniały te posty, żeby to gdzieś tam łapało te zasięgi. No i wyznaczyłem jakiś termin, gdzie, kiedy moglibyśmy się spotkać i gdzie. No i okazało się, że było nas na pierwszym spotkaniu 9. To był taki, nazwę to, krąg założycielski. A oczywiście potem grupa się zmieniała, bo pewne osoby przychodziły, odchodziły. Teraz już jest nas trochę mniej, ale pamiętam to bardzo wyraźnie, jak tak w 9 zaczynaliśmy. To było takie bardzo fajne. I to było... Trochę przeszło 2 lata temu. I nadal działacie. Nadal działamy, tak. Nazwa kręgu już mówi, do kogo jest skierowany. Tak sobie myślę, że faceci w tych czasach to faktycznie prosto nie mają, bo taki nasz wzorzec nadal pielęgnowany, zwłaszcza w Polsce, to jest wzorzec faceta silnego, który nie okazuje emocji, no broń Boże, nie płacze, no faceci nie płaczą. I raczej nie rozmawia o tej innej sferze, takiej emocjonalnej, o której kobiety rozmawiają sobie normalnie z każdą przyjaciółką na każdym spotkaniu. Powiedz, co o tym sądzisz? Czy faceci w ogóle potrzebują takich rozmów i takiego doświadczania właśnie sfery emocjonalnej? Czy wy jesteście jednak twardzielami? No, moim zdaniem jak najbardziej ta taka część nasza emocjonalna, no, to jest bardzo duża, może wbrew pozorom czasami, bo to pewnie zależy też od faceta, ale uważam, że faktycznie gdzieś tam stereotypowo jest trochę tak, że chłopaki nie płaczą, nic się nie stało, trzeba być silnym, trzeba znosić, zagryzać zęby i tak dalej. No, nie zgadzam się z tym tak do końca. Oczywiście są chwile, że trzeba sobie radzić z pewnymi rzeczami, ale to nie jest tak, że jesteśmy na to zupełnie obojętni. Jakby ze mną rezonuje też taki przykład, jak właśnie, że faceci twardziele, a emocje. To jest troszeczkę pół żartem, pół serio, ale jakby, jeśli miałeś okazję widzieć prawdopodobnie tak film Rambo, to jest, no to trudno sobie wyobrazić już większego twardziela, tak? To już taki stereotyp kinematograficzny jest, który z nami jest już od blisko chyba 40 lat. No i tam też w pierwszej części jest tak, że właśnie, że komandos, że twardziel, ale przychodzi też taka scena, w której rozmawia ze swoim dowódcą, bo to też pamiętam wyraźnie, no, który był najbliższą namiastką rodziny i też po prostu wylewa się z niego, że ma jakiś tam zespół pourazowy po tym, co przeżył, że łzy, że nawet się tam do niego przytula. No i to jest dla mnie takie, oczywiście to jest, mówimy o teraz filmie, troszeczkę przerysowane prawdopodobnie, ale zmierzam do tego, że to jest bardzo ważny aspekt, który często gdzieś tam zaniedbujemy, bo oczywiście tam problemy gdzieś tam w tym filmie przedstawione, no to pewnie wykraczają poza problemy takie codziennego życia. Niemniej jednak uważam, że nie należy bagatelizować, jakie one by nie były, bo niezaopiekowane, niewyrażone uczucia, moim zdaniem one po prostu narastają, nas żerają od środka. I potem pojawia się jakaś wybuchowość, może się pojawić jakaś frustracja i tak dalej, więc uważam, że no to tylko tak pozornie, jak skały. Natomiast gdzieś tam to jest i uważam, że bardzo wartością dużą dodaną jest to, żeby się dzielić tym, co w nas jest. To mogą być, może być rodzina, partner, partnerka, zaufany przyjaciel, ale zmierzam do tego, że uwierzę głęboko w to, że warto jest po prostu czasami nazwać pewne rzeczy, bo to też, co na kręgu dla mnie jest dużą wartością, to tam nie zawsze trzeba mówić. W sensie to jest też okej, jeśli ktoś chce po prostu przyjść i być razem z nami, okazać uważność reszcie, dlatego, bo często się już przekonałem, że jest tak, że my potrzebujemy być wysłuchani. I że ta taka empatia, uważność na drugiego człowieka, że ja mogę wypowiedzieć coś, nazwać, co mielę w głowie gdzieś tam długi czas, to już potrafi bardzo oczyścić atmosferę. I niekoniecznie potrzebuję, żeby mi ktoś doradził, zrób tak, zrób czy inaczej, tylko po prostu wypowiedzieć to, wyrzucić siebie, w jakiś sposób zostać wysłuchanym. I z mojego doświadczenia i z tego, co ja miałem okazję obserwować, to naprawdę bardzo dużo potrafi zmienić. Ale nawet i dla takich osób, które tylko przychodzą, żeby wysłuchać, to też jest przydatne, bo może się okazać, że ktoś ma takie same problemy jak ta osoba, tak? I, dokładnie. I to już jest pewne przełożenie, nawet jeżeli on w ogóle się nie odezwie, no to ma pewne przełożenie, kurde, nie jestem sam, tak? Takie problemy mają też inni. Dokładnie tak, bo to właśnie tak, jak wcześniej wspomniałem, gotowaniu się we własnym sosie, czasami zapominamy, że jako ludzie naprawdę współdzielimy wiele rodzajów problemów.
czy jakieś tam troski. Właśnie jak ktoś będzie mógł powiedzieć, że ma podobną, bo wiadomo, ciężko znaleźć jeden do jeden, ale że zmierzy się z czymś podobnym i on na przykład sobie poradził tak, to mnie zainspiruje do jakiegoś, to może ja spróbuję tak, spróbuję na to spojrzeć inaczej, dokładnie, właśnie tak. I jeszcze to, co dodałbym okręgu, to jest to, że nawet, bo spotkałem się też z taką opinią, że no to jest też takie miejsce, do którego warto pójść, jak mam taki gorszy trochę czas w życiu, że mi jest ciężko, nie wiem, jak się odnaleźć. No osobiście uważam, że w każdym, nie wiem, etapie życia, tak, się przyda. Dlatego, bo jeśli ja mam swoje podwórko posprzątane, że tak powiem, czuję się dobrze, ogólnie nie mam jakichś takich większych problemów, no to mam więcej zasobów i siły, żeby podać rękę na przykład komuś chociażby poprzez wysłuchanie, kto ma akurat gorzej, ale za miesiąc może być tak, że ja będę się z czymś zmagał i wtedy ktoś ma trochę lepszy czas i będzie mu łatwiej tą rękę do mnie wyciągnąć, tak? Na zasadzie takiej wzajemnej korzyści. Więc uważam, że niezależnie od tego, jak się w danym momencie czujemy, jest duża wartość dodana. Ja na przykład obserwuję się, że czasami było tak, że bo spotykamy się po południu, więc tak po pracy czasami człowiek zmęczony i tak przychodzi taka myśl, poleżałbym, że się trochę jakby tak, no odpocząłbym, pobyt sam ze sobą. Nasz mózg jest z natury leniwy, także dokładnie, nam podpowiada takie rzeczy. Dokładnie, ale jak, nie zdarzyło się jeszcze, żebym uległ, a to dlatego, że przekonałem się, że to jest tak, że ja wracam, nie wiem jak to powiedzieć, uskrzydlony w jakiś sposób, leciutki, bo po prostu ta wartość tam jest, ja pewnych rzeczy nawet mi ciężko słowami jest nazwać, ale takie poczucie takiej wspólnoty, zrozumienia, wsparcia. Czasami jest, że nie jesteś sam. Że nie jestem sam, tak. Mm-hmm. A czasami jest tak, że jeśli brakuje akurat takich tematów, które by były bardzo, nie wiem, ciężkiej wagi nazwę, to rozmawiamy też o lżejszych. Czasami jest też taka forma dosyć żartobliwa, bo to po prostu nie ma sztywnej agendy. Dostosowujemy się do tego, z czym ktoś po prostu przychodzi, czy przychodzimy my wszyscy. Mhm. Także. Wiesz, jako dziennikarze mamy dostęp do policyjnych statystyk i wynika z nich, że bardzo duży odsetek wśród samobójstw to są właśnie mężczyźni. I to mężczyźni w średnim wieku. Czy to faktycznie tak jest, że wam jest trudniej opowiadać o tych wewnętrznych problemach i stąd się to bierze, te stany depresyjne, depresje? No to mogę jakby swoim zdaniem, moje zdanie na ten temat jest takie, że to znowu to widzę trochę tak, że jak właśnie za długo w tym własnym sosie jest jakiś problem i on rośnie, jest ciężko nam nazwać, bo się wstydzimy. Mhm. Bo nie wiemy w ogóle jak zacząć. W ogóle nie wiemy komu powiedzieć, w jakich okolicznościach. I jakby znajdujemy sobie dużo powodów, które powodują, że no jakby nie jesteśmy w stanie się przemóc, żeby powiedzieć, bo też myślimy, że jak, mówię na swoim też przykładzie, że jak myślę, były też takie sytuacje, że już myślałem, że jak powiem, podzielę się czymś, to będzie straszne, w ogóle będą konsekwencje tego duże. I w mojej głowie to już urosło tak. Mm-hmm. Po czym się okazało, że powiedziałem i nic, świat się nie zawalił, wręcz przeciwnie. Mi było od razu lepiej, bo gdzieś tam mogłem zrzucić część tego, dostałem jakąś też informację zwrotną i nie było tak źle, jak się wydawało. I no, ja też gdzieś miałem okazję ostatnio przeczytać o tych statystykach, że podobno kobiety próbują częściej, jeśli chodzi o samobójstwo, ale mężczyznom się częściej udarzy skuteczniej. Tak. Tak. I no, patrząc po gdzieś tam wieku takim średnim, który gdzieś tam u nas jest, to wydaje mi się, że pewnie wpisujemy się troszeczkę już powoli plus minus właśnie w ten męski wiek średni. Przy czym też czytałem gdzieś tam, że to osobnicza cecha, bo zależy kto jaki jest wrażliwy, jakie ma życie i tak dalej, że czasami pojawia się wcześniej, czasami później ten taki tak zwany kryzys. Ale wydaje mi się, że jest to jakaś forma, która pomoże. Na pewno, albo warto spróbować. Wydaje mi się, że warto spróbować, chociażby na zasadzie, bo no umówmy się, my też nie ma wśród nas, to jest taka prywatna grupa, nie ma wśród nas psychologa, to nie są zajęcia, to nie jest terapia. Niemniej jednak uważam, że jeśli się podzielimy z drugim człowiekiem w zaufaniu, no to też może na przykład sami zrozumiemy, że fajnie już wypowiedziałem, potrzebuję profesjonalnej pomocy i to będzie motywator do tego właśnie, żeby jej poszukać. Więc wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich korzyści potencjalnych z tego płynących. No rozmowa niewątpliwie ma właściwości terapeutyczne. Powiedziałeś, że nie macie sztywnej agendy rozmów. To o czym rozmawiacie? Tak naprawdę dzielimy się z tym, co jest w nas na dany moment żywe. To jeśli, bo widujemy się raz w miesiącu najczęściej, no i
nie ma obowiązku zabierania głosu, natomiast jeśli ktoś chce czymś się podzielić, co się wydarzyło przez ostatni miesiąc, z takich ważniejszych rzeczy, sukces, porażka, jak się z czymś czuje, może problem, ale tematy przewijały się, myślę, że chyba z każdego aspektu życia, bo rozmawialiśmy i o zdrowiu, i o relacjach partnerskich, rodzicielskich, rozmawialiśmy o pracy, stosunkach zawodowych i naprawdę wiele tematów z aspektów, różnych aspektów życia poruszamy, także to zależy od tego, kto czym się chce podzielić. I wtedy na przykład możemy troszeczkę więcej temu obszarowi poświęcić, bo ktoś może akurat też ma w pracy przykładowo jakąś kwestię, możemy sobie porozmawiać o tym, wymienić się perspektywą, sposobem, jak sobie z tym poradzić, na przykład propozycją jakąś, żeby może spojrzeć na to z tej strony. To tak najczęściej u nas to wygląda. Mhm. A gdzie się spotykacie konkretnie? Macie jedno miejsce, czy za każdym razem jest to? Nie, mamy jedno. Zmieniało się z biegiem czasu. Obecnie spotykamy się w Domu Kultury przy szkole numer 16. To jest przestrzeń Sandry Panuś. Tam są jakby gabinety i tam się spotykamy raz w miesiącu w sali warsztatowej. To jeszcze na koniec powiedz, w jaki sposób można do was się zapisać, o ile są zapisy, czy po prostu przyjść na to spotkanie? Można jak najbardziej podjąć kontakt ze mną na Facebooku. Ale w najbliższym czasie też planujemy założyć jakby swoją taką stronkę na Facebooku, żeby był ułatwiony z nami kontakt, w razie jakby ktoś chciał zapisać się na spotkanie. No, na razie jest tak, teraz zwykle praktykowaliśmy przerwę wakacyjną, bo jest nas niewielu też i w wakacji, jak się rozjeżdżamy, ciężko jest się spotkać, aczkolwiek bywały też kręgi dwuosobowe. Ja osobiście nie mam przeciwko nim nic. Wtedy jest krótsze spotkanie, bo jest mniej ludzi, wiadomo. Natomiast ja też w tym dużo widzę wartość. Już może wtedy nie krąg, ale fajna rozmowa. No niemniej jednak na ten moment zdecydowaliśmy, że zbieramy się tak, jak wcześniej było po wakacjach, czyli we wrześniu będziemy. Ale jeśli się okaże, że ktoś na grupie by napisał, mówię z uczestników, którzy już z nami są, ale też potencjalnie, których serdecznie zapraszamy nowych, że chcieliby się spotkać, to myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby poszukać terminu też i w wakacje. Czyli wyszukujcie na Facebooku Rafała Grudnickiego i ja osobiście zachęcam, bo tak jak powiedziałeś, to właśnie panie pierwsze zaczęły udostępniać ten pomysł na męski krąg i coś w tym jest, że to chyba jednak panie bardziej dbają o zdrowie, również psychiczne swoich partnerów, czy mężów, czy ojców, niż sami mężczyźni, więc panowie dbajcie o siebie, apelujemy tutaj i zapisujcie się do męskiego kręgu. Dołączam się dokładnie do tego, też do apelu o to, żeby o siebie zadbać, bo to jest najważniejsze. I nawet nie, że namawiamy na udział w kręgu, aczkolwiek bardzo serdecznie zapraszamy, ale jeżeli komuś coś doskwiera, to żeby po prostu za długo w sobie tego nie trzymać, tylko znaleźć osobę, przestrzeń, gdzie można się tym podzielić. To do tego z całego serca namawiam. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i za to, że podjąłeś taką inicjatywę w Płocku. Myślę, że ogromnie przydatną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Moim gościem był Rafał Grudnicki.